Siemano, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, znaczy w sumie takim openingu, bo dzisiaj sobie otworzymy coś większego. Zostaw łapę w górę, napisz komentarz jakiś fajny, a przypnę ci serduszko oczywiście. Teraz już wracamy na YouTube, a już żeby nie było, bo nagle naszła mnie chęć na nagrywanie odcinków. Ogólnie jestem strasznie nieogarnięty, bo mam czarną koszulkę, nieogarnięte włosy, ale mam nadzieję, że to nie będzie przeszkadzało. Dzisiaj otrzymałem sobie paczuszkę, którą sobie otworzymy, tylko że to nie będzie taka zwykła paczka, że wiecie, że sobie otworzę tutaj gdzieś, zrobię wam kamerkę czy coś, bo ta paczka mi się nie mieści w kadrze i mało co mnie dzisiaj nie przygniotło, jak ją dzisiaj otworzyłem. Ogólnie ja dzisiaj cały dzień spałem i jest 2:15, jak to nagrywam. Nie wiem, kiedy ten odcinek się pojawia, ale pewnie gdzieś na weekendzie, więc zostawcie łapkę w górę. Wiem, że aktywność mi spadła w ogóle, że mój kanał już tak teraz umarł, ale powracamy już tak teraz na serio, bo nasza mnie ochota. Mam nadzieję, że wam się to będzie podobało. Ten odcinek nie wiem, czy będzie miał jakieś zbędne cięcia, czy jakiś fajny montaż, bo ogólnie zobaczę, czy będzie mi się chciało. Tutaj mi się drzwi, kurde, jak mi, wiecie, bo ja mam studio i jest tu strasznie gorąco. Otworzyłem sobie drzwi, żeby tutaj trochę przewietrzyć, ale no, miejmy nadzieję, że to coś pomoże. Przejdźmy sobie do otwierania tej paczki. Zobaczcie, jaka ona jest wielka. Widzicie, co to jest? Jest to obudowa od firmy, czekaj, tu jest logo, NZXT. W tą obudowę będę wpakował mojego nowiuszkiego kompa. Niedługo będę składał komputer, więc mam nadzieję, że to jakoś tam nam pomoże. Przejdźmy sobie do otwierania. Oczywiście z tej strony jest ładna obudowa, z drugiej strony jest to samo. Jest trochę w sumie ładniejsza, bo to wygląda jak to wygląda. Mam nadzieję, że nie przerwie mi nagrywania ani kamerka się nie popsuje, bo kamerka ostatnio się coś psuje, nie wiem czemu. Chyba mam porty popsute. Mam tutaj nożyk przygotowany, oczywiście gdzieś był przez przypadek nożyk. Otwórzmy sobie to. Jeszcze jedno tutaj wcięcie. Okej. Ja oczywiście mogę robić głupie miny, bo jestem głupkiem i mogę się po prostu tak nie ogarniać. Dobra, ja nie wiem, jak ja to wyjmę, więc ja może sobie to wypuszczę na ten i wyjmę to z opakowania i zaraz do was wrócę. O, tu jest taka szklana folia, której nie będę zrywał, bo szkoda mi trochę, jak to się popalcuje, a chcę mieć niepopalcowaną obudowę. Ogólnie jest całe takie fajne tutaj. Moje LEDy się odbijają. I co mamy tutaj? Co mamy tutaj? Oczywiście standardowo jest wiatraczek, jest wejście na te wszystkie karty, mamy kable, których na razie nie będę zdejmował, bo ta obudowa, w tą obudowę spakuję sobie nowy mój komputer. Z tej strony nic nie ma, ale jest to bardzo fajny materiał, taki czyściutki. Tutaj są, zaraz do tego dojdziemy. Tutaj nic nie ma. Z przodu jest płasko, jest logo NZXT, czy to się jakoś zdejmuje? Bo ja też właśnie się zastanawiam, jak oni tutaj wmontują na przykład. Nie, tego się nie da otworzyć. Tu jest tylko jakiś taki wiatraczek. Ej, o, fajne, dopiero zaraz do tego dojdę. Z przodu nie ma wejścia na tego. Nie wiem, może ja nie wiem, czy jest wejście na DVD itp. No, tutaj pod tym, jak to jakoś otworzę, zaraz zobaczymy, jaka to, czy ja to mogę jakoś zdjąć. Czy ja to mogę sobie odkręcić? A, to się odkręca, dobra. To się odkręca, więc odkręcimy sobie, zaraz do was wracam. Ogólnie zauważyłem jedną rzecz. To jest szkło. To jest szkło, bardzo, nie wiem jak to wam udowodnić, ale zaraz to wam pokażę. Ja nie chcę tego zbić, bo jak to zbiję, to będzie źle będzie po prostu. W środku, jak to w środku, to jest takie fajne, że można kable schować. Ogólnie będę chciał sobie kupić taką kartę, która pokryje to całe i do tego będę dążył. Nie wiem, czy wy to widzicie w ogóle, bo zamontowałem sobie też tutaj softboxa, żeby to trochę lepiej było widać. Tu jest miejsce na dysk SSD. Tu jest, są jeszcze dwa miejsca na dysk SSD. Nie wiem, czy wy to widzicie. Ja w ogóle nagrywam z kamerki internetowej, bo tak mi jest najwygodniej po prostu. Nie chcę odpalać tych wszystkich rzeczy, a jest druga w nocy, a to by było trochę złe. No i co? Wiatraczek. Miejsce na tę główną
chowania na kabla. I ogólnie, co jest najfajniejsze w tej karcie graficznej, znaczy w tej karcie graficznej, co jest najfajniejsze w tej obudowie, tak, to jest karta graficzna według Amoga. Amog 2017 to jest karta graficzna. Co jest najfajniejsze według mnie w tej całej w tej całej obudowie? Otóż to, że z przodu mamy wejście HDMI i tutaj można sobie podłączyć VR-a po prostu. Może kiedyś z tego skorzystam, bo to jest bardzo ciekawa opcja, ale na razie to był cały unboxing tej całej obudowy. Bardzo fajnie się tu prezentuje. Ja tu nie jestem jakimś tam recenzentem, że wiecie co, tutaj macie taką grubość tutaj tego metalu, ale metal jest naprawdę taki, no nie jest za gruby, nie jest za cienki, ale fajne, fajnie, fajnie to wszystko wygląda. Obudowa kwadratowa, taką jaką sobie wymarzyłem praktycznie. Dostałem ją od firmy NZXT. Kosztuje ona około $100. Co tam jeszcze mogę wam powiedzieć? W nią będę tutaj teraz składał mojego kompa. Planuję złożyć kompa za... Albo w sumie nie będę wam mówił za jaką cenę, bo to będzie trochę takie chwalenie się, ale... Planuję sobie złożyć lepszego kompa niż ten, bo ten to już jest trochę stary, ten też ma prawie ile lat? 4 czy 5? 5 lat już ma, więc przydałoby się coś lepszego wykombinować. Obudowa jest mniejsza od tej co miałem, więc o wiele lepiej dla mnie. Bardzo mi się podoba to, że tutaj można sobie schować takie właśnie jak zasilacz, wszystko może być pod spodem, a to wszystko może być tutaj ten. Jeszcze ja tutaj sobie jeszcze zamontuję te LEDy, ale to kiedyś jak już zrobię sobie upgrade tego wszystkiego, to wam to wszystko przedstawię. Fajne są te płytki, można sobie wymontować i sobie zamontować dysk. Ja sobie to odłożę. Zamontuję sobie zaraz tutaj oczywiście tą szklaną szybę i to jest naprawdę szklana szyba. Myślałem na początku, że to jest plastik, a to jest... Patrzcie, to jest... To jest szyba, normalnie. No i tak, i tym oto sposobem, nie wiem czy mnie będzie słychać, tym oto sposobem, takim, tutaj jest jeden soft, patrzcie, to się w ogóle odbija, tu jest jeden softbox, a tu jest drugi, to jest podgląd cały. Tym oto sposobem ja się z wami żegnam, mówił do was Amok, płytę zaraz, znaczy płytę, tą szklaną szybkę sobie zamontuję zaraz. Wszystkie linki oczywiście, jeżeli chcielibyście taką obudowę sobie kiedyś kupić, czy chcielibyście takie coś tam dostać kiedykolwiek, bo może napiszę do firmy, żeby wysłała jeszcze jedną, może komuś wam rozdam. Jak nabijajcie tutaj naprawdę dużo wyświetleń, bo YouTube jest takim gównem, że ścina zasięgi, więc dotrwajcie do tego momentu, napisz subskrybuję z dzwoneczkiem. Oczywiście tutaj pod spodem kliknij dzwonka, żeby być na bieżąco z jakimiś filmami. Teraz będę może robił takie właśnie unboxingi rzeczy takich elektronicznych, jak wam się to będzie spodobało, spróbuj to otworzyć albo co my tu mamy, niczym pewien YouTuber. A co my tu mamy? Nie no, nie będę aż tak ściągał, bo to jest takie trochę chamskie. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało, dotrwaliście do końca. Pamiętajcie o dzwoneczku, o subskrypcji i o linkach w opisie. Ja sobie zamontuję zaraz tą szybę, tylko się z wami pożegnam. I zrobimy to w dość normalny sposób, jakim się zawsze żegnam. Na razie, cześć, siemanko.